Dziś z nami w Plaza Cafe jest Mateusz Wójtowicz, który robi muzykę G-funk, rap, hip-hop, a także muzykę dla mediów, jak również sample. Czy ty koncentrujesz się tylko i wyłącznie wśród tak zwanej czarnej muzyki, czy również sympatyzujesz z innymi nurtami muzycznymi, twórcami? Owszem, ja przede wszystkim zajmuję się muzyką hip-hop, muzyką R&B, również, jak wspomniałeś, produkuję tak samo dla mediów. Natomiast owszem, no, inspiracja jakby jest tutaj chyba takim najważniejszym aspektem, ponieważ jako producent jesteś tym, czego słuchasz poniekąd, prawda? Czyli to, czym tak naprawdę nasiąkniesz, słuchając tej muzyki, wychodzi później na klawiaturze, na tych samplach, o których mówisz, w doborze tych sampli. Po prostu produkujesz to, czego słuchasz w dużej mierze, prawda? Oczywiście ja się nie zamykam tylko w tym obrębie czarnej muzyki, jeśli chodzi o słuchanie przede wszystkim, prawda? To jest również rock, to jest również metal, lubię muzykę rozrywkową. Jeśli to jest dobry pop, to mogę również dobrego popu posłuchać. To nie jest dla mnie żaden problem. Jeśli coś lubię, to po prostu tego słucham. Natomiast owszem, najwięcej słucham takiej muzyki, którą produkuję. A także rymujesz? Zdarza mi się, wiesz, ale teraz już jakby brakuje na to czasu. Kiedyś tego czasu było więcej, czy jeszcze na studiach, czy wcześniej w liceum. Wtedy się tym zajmowałem częściej. Dzisiaj to jest głównie produkcja muzyczna z tego względu, że no, praca i jakby dodatkowe obowiązki tutaj niestety nie pozwalają na pogodzenie tych wszystkich aspektów muzycznych. MC z angielskiego oznacza mistrz ceremonii, prawda? Więc producent jest troszeczkę z tyłu. Znaczy, w ogólnym założeniu powinno to się dzielić, prawda, 50-50%, 50-50. No i z zasady tak jest, z tego względu, że bez muzyki raper zbyt wiele by, prawda, nie nagrał. Mógłby nagrać oczywiście same wokale, ale tego raczej nikt by nie słuchał. Więc jakby to się rozkłada. Można powiedzieć, że nawet po 33% z tego względu, że tutaj jeszcze inżynier dźwięku również ma dużo do mówienia, czyli postproducent tak zwany, osoba, która zajmuje się nadaniem ostatecznego brzmienia temu materiałowi, nadaniem jakichś smaczków, prawda, wyeksponowaniem tego, co jest najlepsze w tym wszystkim, jednocześnie jakby ściszeniem tego, co jest jakąś tam niedoskonałością, prawda, czyli mastering, mix tego utworu. Natomiast fakt, tutaj no jakby raper kładzie słowa, prawda, na te bity, zajmuje się jakby przekazem tego wszystkiego, tak jak w każdej muzyce mamy jakiś przekaz, dobiera sobie jakiś tam swój klucz, jakiś swój kod, którym się posługuje, więc też on jakby tutaj ma ostateczne zdanie, prawda? Natomiast jak mówię, no bez muzyki ten utwór byłby niekompletny, więc myślę, że to jest jakby wspólna zasługa, można powiedzieć równa, prawda? I rapera, i producenta, acz jak zauważyłeś, owszem, jest tak, że niestety, no, raperzy są bardziej rozpoznawalni od swoich kolegów, którzy zajmują się produkowaniem muzyki. Czym jest G-funk, rap, hip-hop? Czy to jest tylko i wyłącznie muzyka, czy także styl życia, bycia, czy to jest muzyka na potrzeby czasu, czy ona również wymusza pewne typy zachowań? Jakieś typy zachowań generuje i na pewno naprowadza na jakieś typy zachowań, zwłaszcza młodych ludzi, prawda, którzy są podatni na jakieś wzorce, na jakieś, prawda, schematy, które się im tutaj aplikuje czy proponuje. No i w tym momencie to się objawia właśnie przez takie, nie wiem, czy to dobre określenie, subkulturowienie, prawda? Jakieś szerokie spodnie, jakieś pisanie po murach, jakieś kasety z underground. Ja zaczynałem przygody, że się tak może trochę banalnie wyrażę, z muzyką już jakieś 20 lat temu, kiedy gdzieś tam na Mikołaja dostałem od mojego taty jakieś pierwsze małe organki. Coś tam sobie na nich próbowałem brzdękać i tak dalej. Później były jakieś tam, powiedzmy, ogniska muzyczne, jakieś własne usiłowania, nauki na tym instrumencie. Później na gitarze basowej, na jakichś perkusjonaliach. I tak to się zaczęło z czasem, kiedy już kończyłem gimnazjum, poszedłem do liceum, a zacząłem się udzielać bardziej w muzyce rockowej. Ale jednocześnie jakoś zawsze hip-hop mi się podobał, fascynował mnie i muzycznie przede wszystkim, może nie kulturowo czy subkulturowo. I gdzieś tam zaczynałem tą swoją pokraczną produkcję muzyczną sobie inicjować jakieś 10 lat temu i no, po dekadzie mogę stwierdzić, że chyba opłaciło mi się to, bo robię to, co robię. Można czasami sobie tak samo, powiedzmy, na tym w jakiś tam sposób zarobić, może bardziej dorobić. Współpracujesz z Alkopoligamią, a także Żółtym. Z Alkopoligamią pracuje mi się dobrze, może nie tyle z całą Alkopoligamią, co z ZNWP, to jest skład. Młodzi ludzie w zasadzie, 20 kilka lat, ale mają coś do powiedzenia, wybijają się z pewnością z tego takiego bloku zbitego tych osób, które mają z reguły do powiedzenia to samo na te same tematy, więc jestem jak najbardziej z tej współpracy zadowolony, pozdrawiam panowie. Żółty to jest drugi projekt, który też jest bardzo istotny, bardzo, bardzo ciekawy.
Powiem tylko, że będzie swego rodzaju abonamentem, jeśli chodzi o skalę polską. Nie powiem na razie, na czym to będzie polegało, ponieważ żółty mi zabronił o tym mówić. Acz będzie ciekawy, będzie kilku naprawdę ciekawych gości, między innymi legenda ze Stanów Zjednoczonych, z zachodniego wybrzeża, czyli stamtąd, skąd ten gatunek się, czyli G-Funk, bo w tym klimacie będzie ta płyta wywodzi. Będzie też ktoś z polskiego mainstreamu na pewno, ale tego jeszcze nie będę zdradzał, więc jakby cały czas tutaj działamy i cieszę się, że to idzie w dobrym kierunku. Właśnie wspomniałeś o młodych ludziach, którzy produkują muzykę i czują to, nagrywają. I właśnie chciałem poruszyć zagadnienie promocji. Właśnie jak uważasz, czy osoby, które, że tak powiem, czują tą muzykę, chcą ją grać jednak, czy mają szansę na wypromowanie się? Każdy nagrywa na początku muzykę do szuflady, bo nie każdy rodzi się raperem, nie każdy rodzi się wokalistą, więc też myślę, że od tego trzeba zacząć. Ja też tak zaczynałem i myślę, że praktycznie wszyscy na tym rynku muzycznym, hip-hopowym tak zaczynali. Natomiast ja myślę, że jeśli ktoś ma talent, to wcześniej czy później zostanie dostrzeżony. Zwłaszcza dlatego, że już w zasadzie mamy drugi taki boom na hip-hop, prawda, teraz w Polsce i w związku z tym jest sporo pomniejszych wytwórni, jest kilka dużych wytwórni, które takich ludzi wyszukują i jeśli ich znajdą, to po prostu im to proponują. Zdolny młody producent może znaleźć taki korytarz, gdzie ktoś go zauważy, ktoś go wypromuje. Jeśli ma tylko czas, troszkę pieniążków, bo wiadomo, że do tego też jest potrzebny jakiś komputer, jakieś instrumentarium, które też wykorzystuje zewnętrzne jakieś dodatkowe rzeczy, typu miksery, no nie wiem, karty dźwiękowe, no to w tym momencie myślę, że sobie przy odrobinie talentu i dużym zaparciu może poradzić. Co byś powiedział młodym ludziom, którzy właśnie chcą tworzyć muzykę, tworzyć sample, czy zostać zauważonym? Czy ja na przykład mógłbym zostać producentem muzycznym? Jakie warunki trzeba spełnić? Przede wszystkim, że jesteś chyba troszkę nie w tym wieku, bo jednak im człowiek jest młodszy, tym bardziej niektóre rzeczy pojmuje, chłonie niektóre rzeczy. Ma też więcej czasu, to jest oczywiste. Myślę, że chyba, że masz tego czasu na tyle, no to mógłbyś, ale to są lata. Nie zostaje się producentem, czy raperem, czy wokalistą w miesiąc, nawet w rok, prawda? To jest cały jakby proces tworzenia, pewne przełomy, prawda? Przeskakiwanie na jakby wyższe jakby poziomy i wtajemniczenia, to znaczy poznawania nowych rzeczy, nowych technik, nowego instrumentarium i tak samo wyższe jakby poziomy tego samodoskonalenia się, prawda? W pewnym momencie już czujesz, że to jest to i możesz z tym wyjść do ludzi i zostaniesz doceniony, wtedy wychodzisz.